powoli dojeżdżamy do początku dzisiejszej wycieczki. Mamy pierwszy wiosenny weekend. Cel ambitny na dzisiaj. Rysy. Darek mówi, że godzinę później mogliśmy wyjeżdżać. Bylibyśmy przez to godzinę później. Nie cieszylibyśmy się godzinę dłużej górami. A tak? Zobaczymy. Dzień, no to ruszamy. Z Palenicy Białczańskiej. Jest, nie wiem, 3:15, 3:20. Puściutko, cicho. Niebo rozjeżdżone. Ciemno. Ciemno, no rzecz jasna. Pewnie niewiele widać. Droga troszeczkę zmrożona, ale tylko troszeczkę. Lekkie buty. Ciśniemy w kierunku Morskiego Oka. Mijamy właśnie wodogrzmoty Mickiewicza. Nie będzie zapewne nic widać. Tniemy serpentynki asfaltowe szlakiem. Piąta 23. Mijamy właśnie zamknięte schronisko nad Morskim Okiem. Pocałowaliśmy klamkę. Ale herbata wypita, nowe kawy zjedzone. Ruszamy. Jest środeczek kawy. Teczką przysypane. Rysy 3 godziny 50 minut. Osiągnięty czarny staw gąsienicowy. Kazalnica i oświetlony Mięguszowiecki nad czarnym stawem. Napieramy powyżej czarnego stawu, prościutko na górę. Tak jest wydeptana, twarda ścieżka. Taka akurat u draki. No idealnie. Na palcach do góry. Pniemy się w górę tak zwaną Rysą. Stromo jest strasznie. Powiesz coś? Powiesz coś? Chodź, jest pięknie.
To na polskim wierzchołku. Idziemy dalej. Daliśmy radę, szczyt zdobyty, rysy, 16 do kolekcji Korony Gór Polskich. Kochanie, wiem, że się bałaś. Kocham cię bardzo. Z powrotem na Morskim Oku. No niestety pogoda troszeczkę się psuje, jest coraz więcej chmur, ale nam się udało. Śniegu na Morskim Oku zdecydowanie mniej niż tak. Przeduj się. Rano nie było widać, bo ciemność. Teraz zerkniemy na wodogrzmoty Mickiewicza. Pięknie zamrożone.
Nie? No mało. Ale góra. Ostatni kawałek asfaltu do parkingu. Właściwie wycieczka, jeżeli chodzi o góry, się kończy. Jeszcze tylko pozostaje zmordować drogę do domu. Udało się, ekstra. Góra zaliczona. Daliśmy radę. Super. I następną razem anioł niech nie wąt tureckiego. No właśnie, właśnie anioł.